chodzić już będziesz ogromnie co dzień. Co chodzi bardziej o samogranie. Trzęsacz to wieś znajdująca się w zachodniej części wybrzeża województwa zachodniopomorskiego
w środkowej części gminy Rewal. Położony jest nad Morzem Bałtyckim, na wybrzeżu Trzebiatowskim. Na wschód od Trzęsacza przechodzi południk 15 stopni długości geograficznej wschodniej, wyznaczający czas środkowoeuropejski. Trzęsacz to wieś parafialna o starym rodowodzie. Należało do niej 10 osad. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1331 roku. W 1968 roku odległość ta wynosiła 1 metr. Mimo to w kościele normalnie odbywały się nabożeństwa. W dniu 2 marca 1874 roku w kościele w Trzęsaczu odprawiono ostatnią mszę. Mniej więcej w tym czasie wyposażenie świątyni przewieziono do katedry w Kamieniu Pomorskim, a część zabytkowego tryptyku do kościoła w Rewalu. Ostatecznie kościół zamknięto w 1874 roku. Zdjęto też dach, a sam budynek pozostawiono na pastwę morza. Wiosną 1901 roku w czasie roztopów odpadł pierwszy fragment ściany, a w kwietniu runęła do morza cała północna ściana świątyni. Ostatnie osuwisko miało miejsce w 1994 roku. I dziś możemy oglądać fragment południowej ściany tego niegdyś pięknego i dużego kościoła. We wsi znajduje się także nowszy, również zabytkowy kościół. Tym oddano do użytku wykonaną ze stali i żelbetu platformę widokową umożliwiającą obserwację morza. Thank you.
Pobierowo to nadmorska miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Rewal. Najstarsza informacja o Pobierowie pochodzi z 1368 roku. Osada była lennem rodu Kleist do XVIII wieku, gdy rodzina sprzedała posiadłość. Od XIX wieku osada zaczęła tracić rolniczy charakter z powodu zasypywania ziemi uprawnej piaskiem z brzegu morskiego i zaczęła przekształcać się w miejscowość wypoczynkową. W roku 1820 nastąpiło oddzielenie chłopów od majątku ziemskiego, należącego od lat do rodziny von Kleistów. Chłopi utworzyli gminę Małe Pobierowo, podczas gdy majątek zachował nazwę Duże Pobierowo. Początki kąpieli morskich w Pobierowie określa się na 1907 rok.